wszystkich serdecznie. Kingdom Come. Jak widzicie, będziemy kontynuować naszą misję. Trochę, jeśli chodzi o kampanię, posunęliśmy się do przodu. Niestety odcinki, które dla was przygotowałem, były ze skrzanionym dźwiękiem, można by powiedzieć, bo tam nie zsynchronizował się mikrofon dobrze. Teraz już powinno być ok, przynajmniej lepiej niż w tamtych odcinkach. Zapraszam. Pokrótce przedstawię w ogóle historię, dlaczego tu jesteśmy już u młynarza, a w drugim odcinku, który jest u mnie na liście, byliśmy w zamku. W międzyczasie wróciliśmy, już zresztą wam to pokażę na mapie, w międzyczasie wróciliśmy z Timberku do Skalicy pochować rodziców. I przy wykopywaniu grobu zostaliśmy zaatakowani przez bandytów, którzy zrabowali nam miecz, ale władca, u którego się wcześniej zatrzymaliśmy, przybył nam z odsieczą i zabrała nas nasza dobra znajoma, jeśli się nie mylę, ma na imię Teresa. Ale dobra, kazała nam coś zjeść, bo jesteśmy głodni. W ogóle mieliśmy cały ekwipunek i teraz pytanie, czy... Jedz garnka. Nie, nie będziemy gotować, ale jest garnka, możemy zjeść. Dobra. Zobaczmy, co nas czeka w tym świecie. Wow. No witam. Hej! Będę przyspieszał niektóre scenki, bo po prostu no... W tejże jest więcej dialogów niż akcji. My name's Henry. My name's Peszek, and I'm the miller here. And talking of you being... While you were lying here, you worked up quite a bill. That quack doesn't come cheap. I paid him... I see. He won't pay for that shoveling manure. If you prove to me you're a clever lad, well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from you. That sounds straightforward enough. Except for not get... Oh, don't worry. It's just a job like any other. No honorable man should touch them. Did you expect a... Obviously, the answer. Just about anything, but that's a bit... Listen, it's about this ring my mate, Wojtek, the Kohelnitz Miller, had his eye on. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to... Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Still a human body, only it's missing. Okay. I think I've already. Watch your mouth, boy. If there's any problem, come and see. Thanks. I'll need it. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. Otrzymałem jeszcze sznapsa przy okazji od gościa. Popata jest gdzieś koło młynu. Tego, co mi mówił, bać pan. Więc daleko to być nie może, prawda? Łopatę. Cóż to może być? A ze swojej skrzyni, no dobra. Pierścień umarłego, proszę bardzo.
Dobra. Czyli to też możemy rozwijać, dobra? O, świetnie. Mamy łopatę w ogóle u siebie? Igłę mamy. Będziemy później przerabiać. Igłę założymy. To jest niestety kradziona rzecz. No to musimy sobie ochronić głowę. Okej. Okay. Sorry, ale musimy się jakoś prezentować. Dobra, to są słabsze. Skórzana kamizelka. Niech będzie. To jest słabsze. Okej. Okay. I takim sposobem nam się zwiększyła waga. Ale czy mamy coś takiego jak łopatę? Inne. Przedmioty fabularne, jedzenie. Zbroja. Możemy się pozbyć. Tego też. No i robocze buty. Czy mamy tutaj poziom główny, retorykę, tu będziemy musieli sobie podwyższyć wszystko. Jakie tu jest info? Mniej wytrzymałości. Mamy poziom główny, trzeci. Nieprzyjemniejsze mnie. A to sobie tu wszystko poza odcinkiem będę ja z łopatą będę rozwijał. Tak, jakby mi to powiedział. Czyli tędy. Czy w ogóle kupca znaleźć, żeby mu sprzedać niektóre z ciekawszych rzeczy, prawda? Więc to raczej nie było nic. Tu jest masa domków. Może się uda kogoś znaleźć. Grabarz, dobra. I teraz co my tu mamy? Aha, bo ja nie tracę wytrzymałości, bo jestem przeładowany. Teraz pytanie, co mogę zrobić i komu to sprzedać?
muzyki nie ma w ogóle? Dziwne. Proszę. O witalności. 33 cena. Liter Cupiden, Łazarz. Sznaps tutaj widzę. Dobra. Okej. 198. To może aż nie tyle. Koszyk. Że tylko jeden nam jest potrzebny, co? Odwrócona gietka. A proszę, też jest niegłupi. Okej. Woda życia też jest dobra. 413, sprzedaj. Broń. Aha. Tak. No sorry, jakby to macie takie ceny, że szkoda gadać. Mam łopatę. Idziemy dalej do lasu. I zaraz się okaże, o czym on opowiadał. Tutaj coś widzę, ale co to może być? Może to o to chodzi? Jakieś drzewa połamane. Daleko tam chyba nie mamy. Uda nam się tędy przedostać. Powinno obyć się to bez problemów, ale zobaczymy. Jakieś zabudowania widać. Okay. Skakać przez to sztylet. No i teraz zasuwamy. Wywieźć z domu. This is a bit awkward, but it was a friend of mine. And you think I rob corpses, so I must. Well, I'm sure you wouldn't be fool enough to bury. You're right, I do have the ring. But actually it's a work. Thanks, but I'm not interested. Why don't you make your bloody mind up what you want? Oszty. I'm back with the money for the ring. All right, here it is. Możemy wrócić do Peszka, albo możemy... Nie, nie możemy. No, you don't belong here. Are you looking for me? Dobra, będziemy świnie z powrotem. Dobra, wynosimy się stąd. Moment. Przekiecę z tamtą stronę.
Możemy to zobaczyć. Koniec mapy? Albo może tego świata? No dobra, w każdym razie... Nie wiem dlaczego muzyki nie ma, tak jakbym ja chciał dość często. Sztuczne ściany, no nie gadajcie, ja myślałem, że normalnie przez gęstwinę będziemy mogli sobie przejść, na skróty. Gęstwinę, sorry. A tutaj takie cyrki. Przez chwilę, że nam się to odblokowało. Tu jeszcze pasowałoby coś odkryć, nie? Może młynarz będzie miał coś do sprzedania. Co odkryłem? Nie, dobra, pójdziemy sobie tędy. Że to by był jakiś kupiec? Coś nie widzę. Sklepikarka? Interesek, proszę, jest dwójka. Skóra dzika, psia skóra. Krowia skóra. Cena dość wysoka. A co możemy sprzedać? A szczepaki, spokojnie. Tutaj mapy, salami możemy mu sprzedać, o proszę. Aha, on wszystko z... O proszę, broń. Pochodnia jest okej. Nogawice. Także my jak najbardziej. Tak jak, żeby jak najbardziej po prostu odchudzić nasz inwentarz. Zbroja. A co tu by już wszystko było? Łopata niech siedzi. Szlapsów aż. Aż mamy 5, tak? No nie jeden by tylko, no ale trudno się mówi. Już widzę, się psują rzeczy. Psie mięso. Okej. Ale tutaj ceny już są słabe. Wcześniej było 200 coś. Dobra. Niech będzie.
suszone mięso. 2. Trzy jabłka. Okej. Placki 3, marchewki 2. Marchewkę sobie zostawię. Elegancko, ale już wiem, że jest tutaj kupiec i on dość sporo ma pieniędzy, bo aż 200 monet. Ale spokojnie, zobaczymy co od niego dostaniemy. God be with you. Bo liczę na solidną zapłatę, prawda? Sowito. Hold the lock pick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism right around. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Now try poking around in the lock pick until you feel the right point where the tumbler is. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll have to start all over again. You forced it and broke the lockpick. That crack could be heard in Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound at once. No proszę. Jeszcze raz. Gdzie znajdziesz, dobra. Okej, okay, potem musisz użyć wytrychu do wyczerpnięcia mechanizmu. Jeszcze raz. Dobra, nie mam wytrychu, ale jedną godzinę sobie poczekamy albo dwie. No nie mam wytrychu, nie mam, ale on mi tutaj wisi zadanie. Teraz pytanie, czy... I have that ring for you. Good. Not a clever fellow like you. Stolen goods. Thanks, but... Would you teach me some? Aye. Why do not? Why do? No, nauczymy się takich pierdół później sobie poza odcinkiem udoskonale gościa. Fajnie rozwinę. No idę na tył moment, no.
Okej. Welcome, Henry. I'll stand here and pretend I don't know. First, you have once you've found something you want, you've tried stealing my. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Caught you. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. Proszę, this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. I'll stand here and pretend I don't know you're there. First, you have once you've found trash stealing my. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Czyli tutaj dajemy sobie czas. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Oj, ej, 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 ej. Mamy to, ale to trzeba zapierdzielać tutaj. First you have once you found trash stealing. Trzeba będzie zapierdzielać ładnie tutaj. That's the way. Best practice on drunks and sleeping folk. Thanks, Peszek. You're welcome. Dobra, przynajmniej mamy. Naukę drobnej karadzieży. I jeśli chodzi o mapę. Wow. Aż tutaj. No dobra, dobra. Tym się zajmiemy w następnym z odcinków, także już teraz zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.